kanale Dama Amelia. Dzisiaj będzie to ogromny haul zakupowy dla moich dwóch świnek morskich. Dla Tosi oraz dla Pusi. Świnki przed chwilą pobiegały sobie po moim pokoju i przed chwilą, jak widzieliście na początku, ładnie sobie siedziały, ale teraz Pusia postanowiła dalej iść biegać, więc już Pusi nie ma z nami, ale Tosia siedzi, więc myślę, że Puśka przyjdzie, no bo muszą oglądać ze mną, co ja im tam zamówiłam. Ale widać, żadna z nich nie jest chętna. Ale to nic, będą same legowiska. A świnki może przyjdą, ale to jak je zawołam, żeby im coś pokazać. Więc jak widzicie, mam tutaj ogromną paczkę. I dzisiaj i znowu zamówiłam świnkom jedzonko na sklepie Uszatkowe Rady, dlatego że bardzo mi się tam spodobało robić zakupy świnkom, więc zamówiłam. Więc już nie przedłużam, tylko zaczynam, dlatego że mam tutaj dość sporo rzeczy właśnie dla tych dwóch świnek, które sobie od nas uciekły. Pierwsza rzecz nie jest to rzecz do jedzenia, jest to taki worek, jak widzicie, dość spory na sianko dla świnek, żebym po prostu miała gdzie je przechowywać, dlatego że teraz trzymałam je w takiej dużej torbie, ale zobaczyłam na sklepie Uszatkowe Rady taki zielono, taki czerwony worek, więc zamówiłam. Tutaj o, włożę sianko, więc taki fajny, duży worek. Później mamy tutaj, a jeszcze zanim, to mam tutaj paragonik, ale nie będę wam mówiła, jaka cena każdej rzeczy jest osobna. Po prostu wam powiem, że za cały ten karton zapłaciłam 141 zł i 83 grosze. Paragonik ucieka. Później mamy tutaj coś liofilizowanego. I pierwsza rzecz to jest kiwi z firmy Tivo. Są te cztery liofilizowane owocki, więc pierwsza to jest kiwi. Później liofilizowany bananek. Liofilizowana truskawka oraz liofilizowany ananas. Zamówiłam, jak widzicie, 4 sztuki takich liofilizowanych owoców dla moich prosiaków, dlatego że świnki nie jadły jeszcze liofilizowanych owoców, a jak widzicie, zamówiłam im kiwi, banan, truskawka i ananas z firmy Tivo, więc myślę, że im zasmakują. Może pod koniec dam im któreś z tych owoców i zobaczymy, czy im smakują. Kolejna rzecz to są owoce pól i lasów. Mamy tutaj, jak widzicie, różne owocki, jakieś jabłuszka. Świnki kochają suszone jabłuszka. I to mamy z firmy Herba Pets. Więc takie owoce pól i lasów. Później mamy topinambur z firmy Uszatkowe Rady. Właśnie tam zamawiałam tą paczkę. I Tosia ani Pusia jeszcze nie jadły topinamburów, więc wzięłam im po prostu na próbę, więc będą miały. Później właśnie też z Uszatkowe Rady mamy miks kwiatów. Ostatnio jak tam zamawiałam, to świnką kupiłam ten miks kwiatów. Im to smakuje, więc stwierdziłam, że zamówię go drugi raz, więc mamy tutaj różne kwiatki. A jak mówimy, że to zamówiłam drugi raz, no to tak samo zamówiłam babkę lancetowatą znowu, dlatego że świnki pokochały ją. Myślałam na początku, że im nie będzie zbytnio smakować, ale już jak zobaczyłam, jak się nią zajadają, to teraz zamówiłam tą większą paczkę, żeby nam starczyła na dłużej, bo po prostu wiem, że świnkom ta babka zasmakowała, więc mamy babkę lancetowatą, też z Uszatkowej Rady. Później mamy miks warzyw i korzeni, to też zamówiłam świnkom drugi raz, miały wtedy, myślałam, że nie będzie im to smakować, bo na początku były takie niechęcią to jadły, ale już później zasmakowało, więc znowu mamy warzywa i korzenie. I zobaczcie, kto tu do nas przyszedł. Pusia? A jednak nie. Ale tutaj sobie patrzyła, więc super. Myślę, że później przyjdą obydwie. Później mamy taka karma ziołowo-warzywna. Tego jeszcze nie miałyśmy.
Zamówiłam tak na próbę, żeby świnki przetestowały. Nie wiem, jak to się sprawdzi, więc to jest herba Pets. Później kolejna rzecz to są zioła podstawowe, też z herba Pets. I tu mamy ziółka właśnie podstawowe i też zamówiłam świnkom zioła uzupełniające, więc takie dwie sztuki ziół z herba Pets. Odkładam. Kolejna rzecz jest z firmy Tivo i tutaj mamy babkę szerokolistną. Właśnie zamówiłam świnkom znowu babkę tą lancetowatą i byłam ciekawa, czy babka szerokolistna zasmakuje świnkom tak samo jak babka lancetowata, więc zamówiłam z firmy Tivo. Zobaczymy, czy im zasmakuje. Później mamy chipsy brzozowe z burakiem. Też jestem ciekawa, czy świnkom zasmakują i one są z hamsteak. I tu mamy chipsy brzozowe z burakiem, co zamówiłam, i chipsy brzozowe z marchewką, więc też są z hamsteaka, więc zobaczymy, które bardziej im zasmakują, czy marchewkowe, czy może z burakiem, więc takie chipsy. Później groszek, groszku jeszcze mam troszeczkę, ale świnki do sztuczek, właśnie Taśka przyszła, lubisz groszek, nie? No, do sztuczek używam ten groszek, czy po prostu tak im daję, jak coś ładnie zrobię, więc groszek u nas idzie bardzo szybko. Co, Tosiu, chcesz tutaj się dostać? Zobacz. Ile wam zamówiła, Pancia? No, no tak, nie przejdziesz tutaj do mnie, ale zobacz, co tu masz. No, Tośka przyszła, a Pusia tam biega po moim pokoju. No, o Jezu, wystraszyła się. Dobra, więc... To była pierwsza część zamówienia, to były różne takie rzeczy. A tutaj mamy sianko. Sianko naturalne, sianko z uszatkowej rady. I zamówiłam aż dwie takie duże opakowania sianka, dlatego że sianko nam się skończyło, więc stwierdziłam, że jak robię tak duże zamówienie, no to zamówię od razu świnkom sianko naturalne, więc mamy i może od razu to z tych opakowań przełożę do tego worka. Więc to było całe zamówienie. Zobaczcie, ile tego jest. Naprawdę bardzo dużo. Worek, tutaj różne liofilizowane, jakieś chipsy różne, tutaj ziółka, sianko, więc bardzo fajnie. Więc o, tu jeszcze coś mamy. Zapomniałam wam na początku pokazać, jeszcze dostaliśmy taką naklejeczkę z króliczkami i pisze uszatkowe rady, więc bardzo fajnie, na pewno dziś ze świnkami sobie ją przyczepimy, więc to było wszystko z tego dużego pudełka i takie zamówienie zrobiłam dla świnek, więc teraz może wezmę coś liofilizowanego i przetestują świnki, jak je tutaj zawołam, więc... O, jak biegną! Co mamy? Liofilizowane! Przełożę to, żebyśmy miały tutaj miejsce ze świnkami. One się tutaj wystraszą, jak je tutaj przeleszczę, ale proszę. Kiwi, truskawka, ananas czy banan? Może to są takie w plasterkach, więc może otworzę dwa. Najpierw zaczniemy kiwi. Kiwi z Tivo, liofilizowane oczywiście. Chodź, Pusia, każdy z was dostanie. Tosia już tutaj, zobaczcie, ona kradnie mi groszek. Tośka, masz tutaj, no nie dostaniesz się do niego. Dobra, mamy kiwi, tak ono wygląda. I proszę, proszę, chodźcie. One są teraz zainteresowane, żeby ukraść mi groszek. Proszę, no proszę, tutaj chcecie? Masz. Nie chcecie? O, będą tutaj wojny, proszę. Tośka, nie! No takie do pochrupania właśnie. Nie wiem, czemu nie chcą wziąć. Może są tak zainteresowane, że tyle tutaj jest rzeczy, że nie chcą. No chcesz, proszę? Proszę. No zobaczymy, czy im bana zasmakuje. To na pewno...
pewno one będą jadły, tylko teraz po prostu są mega zainteresowane. Proszę, chcesz to? Nie chcesz tego? Próbujemy banana. Otwieramy, a powiem, że bardzo ładnie pachnie właśnie takim suszonym. Teraz otwieramy banana. Tak, widzę, że Kosiu, chcesz bananka. Wyciągam dwie sztuki liofilizowanego banana. Też pięknie pachnie. Tosia? Tosia chyba nie chce. No to proszę, Puchu. Chrupie! Zobaczcie na to. Tosia tyle ugrupała. Proszę, Pumelku, Tosiu. Bananek bardzo fajnie wcinają bananka. Może troszeczkę Tosia pluje nim na boki. Proszę, Pusiu. No bananka spróbowały, troszeczkę zjadły, ale myślę, że będą jadły mi te liofilizowane owoce, chociaż mam taką nadzieję, ale to po prostu będę im dodawać do różnych rzeczy, bo teraz myślę, że są tak zainteresowane i by chciały po prostu wszystkiego spróbować, co ja im tu zamówiłam. Widzicie, to one kradną ten groszek, one wiedzą, że to jest właśnie to, co one kochają i po prostu go kradną, a Tosia mi tutaj robi bałagan bananem. Ale dobra, jak na razie, no dobra, masz banana, schowam kiwi, żeby nie robić tutaj bałaganu. Świnki dostaną bananka, a ja teraz zajmę się układaniem tego wszystkiego w naszej spiżarni i przyjdę Wam pokazać, jak ja tam to poukładałam. A jeszcze, kochani, zanim Wam pokażę, jak poukładałam to jedzonko świnek w spiżarni, no to zobaczcie, to jest moje całe zamówienie dla świnek. I to zamówienie, jak sami widzicie, jest bardzo, bardzo duże, dlatego że, jak mówię, teraz świnki dużo rzeczy już zjadły, więc teraz zamówiłam im aż tyle rzeczy, troszeczkę nowości, żeby miały co potestować nowego. Więc tak prezentuje się całe zamówienie, a za chwilę zobaczycie to zamówienie w spiżarni prosiaków. A tak teraz prezentuje się jeszcze spiżarnia prosiaków. Tutaj mam różne rzeczy, które musiałam kupić, bo wiem, że się pokończyły. Tutaj jakiś paśnik, jakaś miseczka, coś do ćwiczenia sztuczek. Tutaj jakieś smaczki, łyżka, no i tam te rzeczy, które teraz mi zostały dla świnek. A za chwilę włożę tu nowości i na pewno ta spiżarnia będzie pełna jedzenia świnek. A zobaczcie, kochani, na to. Ja tutaj chcę przekładać, a świnki sobie wygryzły dziurkę i otworzyły sobie same. Nie czekały, kiedy ja im to po prostu sobie otworzę, tylko one otworzyły same i sobie same jedzą groszek. Więc tak, proszę, po ostatnim. No tak, Pusiu. A ja tutaj przesypuję, jak widzicie, tyle mam groszku, ale po prostu zamówiłam w zapasie, żeby było tego groszku więcej. Więc wysypuję i groszku mamy już więcej, więc nie muszę się martwić, że groszku zabraknie. A teraz zabieram, bo nie możecie tyle zjeść, świnki. Nie można jeść tyle groszku. Więc ja już, kochani, ułożyłam w skrzyni, jak mówiłam, zapełni się na pewno i to prawda, zapełniła się, ale najpierw chcę Wam powiedzieć o tych rzeczach, które mam tutaj. Więc sianko przesypałam tylko jedno, dlatego że nie chcę, żeby to wywieczało, czy coś się z tym stało, więc jak tam coś się skończy, to przesypię to. A przesypałam to właśnie do tego worka i zobaczcie, jak to tu wygląda. Idziemy, idziemy, idziemy i mamy sianko. Więc to ja tak sobie zawinę, świnki zjedzą jeszcze to, co mają sianko, bo sianko się nie skończyło do końca oczywiście, bo świnki muszą mieć ciągle sianko, więc zjedzą tamto jeszcze, co mają i zaczniemy, żeby świnki jadły to, więc to odkładam. Później przechodzę do tych rzeczy. Tutaj mamy tak, mamy tutaj te właśnie smaczki różne do sztuczek. I ja tego nie będę tutaj wkładać, włożę to do takiej, mam taką też malusią skrzyneczkę i tam też mamy świnek, jakiś transporterek, jakieś grzebyki do ich wetbedów, czy jakąś szczotkę do czesania świnek, więc tam włożę to.
włożę, tutaj mają tą taką mieszankę ziołową i włożę tą karmę, to sobie zostawiam, dlatego że jak widzicie, zapomniałam tutaj zamówić karmy, no niestety, więc muszę jechać w najbliższym czasie do zoologicznego i kupić świnkom karmę, no bo jak widać jest im bardzo mało, więc karmę później, myślę, że karmę włożę tutaj, ale to jeszcze zobaczę, jak na razie muszę ją jeszcze dokupić. Więc to, odkładam wszystko i właśnie Buzia uciekła, bo ona tutaj sobie siedziała. Nie wiem, czy zauważyliście, ale przechodzimy do skrzyni, do spiżarni świnek. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda, więc zacznę od tej strony. Ale najpierw to jeszcze poukładałam to tak różnymi firmami. Tutaj, na tej stronie, jest firma, jak widzicie, Uszatkowe Rady, z której zamawiałam paczuchę. Tutaj babka lancetowata, miks kwiatów, topinambur, babka lancetowata, ale to jest jeszcze to, co nam zostało, więc mamy więcej. Miks warzyw i korzeni oraz ukochany groszek świnek, więc tu mamy Uszatkowe Rady. Później mamy hamsteaka, chipsy brzozowe z burekiem, chipsy brzozowe marchewka oraz takie jakieś pałki, które nam jeszcze zostały, tutaj są. Więc to był hamsteak. Później mamy herbapec. Zioła uzupełniające. Nie udało się tych ziół całych zapełnić tych pojemniczków, więc jeszcze są tu zioła uzupełniające. Zioła podstawowe oraz tutaj jeszcze jest karma ziołowo-warzywna i tutaj owoce puli lasów. Tak to fajnie wygląda, idealnie się zmieściło. A tutaj mamy Tivo. I z Tivo mamy tak, babka szerokolistna, tutaj jakieś gałązki jabłoni, które nam jeszcze zostały, co świnki nie zjadły. Kiwi, ananas, truskawka oraz tutaj był banan, a tu mamy ananas. Wszystko liofilizowane. Więc tak poukładałam sobie fajnie z klepami, żeby to tak fajnie wyglądało, więc myślę, że w spiżarni ładnie to wszystko ułożyłam. Mi się podoba. Możecie w komentarzach napisać, czy Wam również. Więc już wszystko jest ładnie poukładane. Wszystko Wam pokazałam. Więc czas się z Wami pożegnać. Świnek, jak widzicie, ze mną już nie ma, dlatego że gdzieś są w moim pokoju, gdzieś chyba śpią, mają tam gdzieś jakieś legowisko, więc świnki sobie śpią w moim pokoju. Chyba przejadły się testowaniem nowości, które im kupiłam, więc one gdzieś sobie śpią, za chwilę pójdą do klatki. A ja, jak mówię, będę się z Wami żegnać. Również na dole w komentarzu możecie mi napisać i polecić jakieś firmy, sklepy, z których jeszcze mogę świnkom coś kupić. Bo widzieliście, dzisiaj kupiłam znowu świnkom w sklepie Uszatkowe Rady, a ja już żegnam się. Wpadajcie na wszystkie social media, macie oczywiście w opisie tego filmu, zostawię Ci łapki w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie i buziaczki i pa pa!